Ile osób w strojach ludowych można zgromadzić w jednym miejscu w tym samym czasie? Dotychczasowy rekord Polski to 467. Został ustanowiony na Mazowszu 8 lat temu. Już niedługo w Bytomiu będzie okazja pobić ten wynik. Z okazji 770-lecia nadania praw miejskich odbędzie się próba bicia tego rekordu. Fatima Orlińska. Bytom idzie na rekord. Plan jest taki, żeby 7 września w samo południe spotkać się i wspólnie z mieszkańcami z całego regionu podjąć próbę przekroczenia liczby 467 uczestników zgromadzenia w regionalnych strojach ludowych. Przyjść może każdy, jednak warunkiem, aby ewentualny rekord pobić i móc go oficjalnie odnotować, jest założenie kompletnego stroju śląskiego. Nie można przyjść w spodniach i w jakli, tylko musi to być albo spódnica, albo kiecka pod spodem. No musi być fartuch, bo w tym fartuchu, właśnie we wszystkich odmianach stroju śląskiego i górnośląskiego, fartuch był zawsze. Zawsze była kiecka lub spódnica, no i zawsze była góra, czyli u mężatki była na przykład ta jakla w różnych odmianach, w różnych wyglądach w zależności od regionu, a u dziewcząt też albo była biała bluzka, też różnie wyglądająca nazywająca się, albo właśnie tak jak u nas w Rozbarskim był wierzcheń, w innym były oplecki. Bicie rekordu to jeden z wielu akcentów obchodu 770-lecia nadania praw miejskich Bytomiowi i główny punkt święta Rozbarku. Duża część wydarzeń w ciągu całego roku jest inicjatywą organizacji pozarządowych, a próba zgromadzenia w strojach ludowych 770 osób to projekt Fundacji TVS. Po zakończeniu liczenia nastąpi ten sygnał dźwiękowy. Od tego momentu 5 minut, właśnie, no, bo to ma być zgromadzenie, no to co najmniej 5 minut i potem znowuż będzie sygnał dźwiękowy ogłaszający zakończenie próby, zakończenie próby. Impreza oczywiście trwa nadal. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w próbie ustanowienia nowego rekordu, powinni przyjść w sobotę 7 września punktualnie w południe do hali klubu sportowego Skarpa w Bytomiu. Miasto natomiast świętuje urodziny już od 8 miesięcy. Nadal jeszcze mamy zaplanowane różnego rodzaju koncerty. Tak jak zostało to wspomniane, mamy święto trzeciego sektora, 7 również bytomskie stowarzyszenia przygotowują tam i koncert, i event, i nocna jazda na rolkach. Dotychczas ustanowiony rekord Polski w największym zgromadzeniu osób w stroju regionalnym liczy 467 osób. Pobito go na Mazowszu.